W tym wideo opowiem Ci o rewolucyjnych, naprawdę rewolucyjnych zmianach w badaniach licencjonowanych pracowników ochrony, czyli przysłowiowych ochroniarzy, które zostały wprowadzone najnowszym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 roku, czyli w moje imieniny i obowiązuje to od początku 2014. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem uprawnionym do badania ochroniarzy, tak zwanych licencjonowanych pracowników ochrony. Robię to w mojej przychodni medycyny pracy. No i jednocześnie jestem właścicielem pracowni psychologicznej we Wrocławiu, czyli doświadczenie w badaniach mam z pierwszej ręki. Najważniejszą zmianą, jaka teraz zaszła, jest konieczność posiadania przez Ciebie dwóch, powtarzam, dwóch oddzielnych orzeczeń. Kiedyś pamiętasz, że badał Cię lekarz, badał psycholog, ale dostawałaś tylko jeden egzemplarz orzeczenia, było to orzeczenie lekarskie i z tym szedłeś na policję. Obecnie możesz zbadać się u lekarza i psychologa oddzielnie, a następnie zanieść na policję dwa orzeczenia z zupełnie niezależnych od siebie ośrodków. Czyli przykładowo masz tam psychologa za rogiem, idziesz do niego, on Ci wystawia orzeczenie, masz drugiego lekarza, który się nie zna z tym psychologiem, idziesz do tego lekarza i też ten lekarz może Ci wystawić, oczywiście po badaniu, w pełnym zakresie orzeczenie. Ustalono też maksymalne ceny za te oddzielne usługi. Jest to 250 zł za badania lekarskie, oczywiście 250 netto oraz 100 zł netto za badania psychologiczne. Czyli jeżeli firma jakaś jest płatnikiem podatku VAT, no to musisz niestety tutaj doliczyć 20 parę procent. Natomiast ciekawostką podczas badań lekarskich jest konieczność złożenia przez Ciebie oświadczenia, że nie jesteś osobą niepełnosprawną lub z orzeczonym inwalidztwem czy jakąś inną niezdolnością do pracy. Zadasz sobie oczywiście w duchu pytanie, no czy te zmiany wyjdą Ci na lepsze? Ja mam taką cichą nadzieję, że tak. Zdrowa konkurencja na rynku być może nie spowoduje od razu znaczącej obniżki cen. No, pozostają one w sumie niezmienione od 1999 roku, ale powinien zdecydowanie ulec poprawie stosunek do klienta, czyli do Ciebie. No, mam nadzieję, że już do przeszłości należą kilkudniowe badania w jednostkach resortowych, czy budżetowych, czy innych jakichś, gdzie nikt nie szanował Twojego czasu, a trwało to nawet kilka dni, jak to mówią, od przysłowiowego Annasza do Kajfasza, a wynik był też różnie, czasami mało przewidywalny. Na tym w sumie kończę. Jeżeli Ty masz ochotę skorzystać z usług mojej prywatnej przychodni medycyny pracy we Wrocławiu na Żernickiej 215, zadzwoń oczywiście pod numer 601-775-123. Powtarzam, 601-775-123. Zarówno lekarskie, jak i psychologiczne badania są przeprowadzane u mnie bardzo sprawnie i w jak najkrótszym czasie, a w zasadzie już po wizycie, otrzymasz oba orzeczenia wymagane przez policję. Jeżeli masz jakiekolwiek zapytanie odnośnie badań, zarówno lekarskich, jak i psychotestów, to albo napisz do mnie tutaj w komentarzach poniżej. No oczywiście lepiej jest wdepnąć na moją stronę internetową badanialekarzamedycynypracy.com, no, gdzie toczy się najwięcej dyskusji w tym temacie. Jest tam oddzielna zakładka dla ochroniarzy. Także jeżeli chcesz poszerzyć swoją wiedzę, to tylko na stronie internetowej, na mojej witrynie badanialekarzamedycynypracy.com. Jeżeli ten filmik Ci się oczywiście spodobał, daj lajka, daj kciuka, udostępnij go na swoim portalu społecznościowym, na swoim forum. No, pomożesz mi wtedy szerzyć misję uświadamiania pracowników ochrony o ich prawach, szczególnie prawach dotyczących badania się u lekarza i psychologa, oczywiście uprawnionego, na którego mają ochotę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, specjalista medycyny transportu i do zobaczenia w moim kolejnym wideo.